Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f od x równa się x minus 3 razy 7 minus x. Wierzchołek paraboli, będącej wykresem funkcji f, należy do prostej o równaniu żeby wskazać poprawną odpowiedź w tym zadaniu, to na pewno będziemy musieli wyznaczyć współrzędne wierzchołka paraboli. Możemy nawet spróbować narysować całą parabolę, czyli wykres tej funkcji kwadratowej, ponieważ z postaci iloczynowej bardzo łatwo możemy odczytać miejsca zerowe. Narysujmy układ współrzędnych i na początku właśnie spróbujmy na osi x zaznaczyć miejsca zerowe. Miejsca zerowe oczywiście dla dowolnej funkcji obliczamy także przyrównujemy wzór. Wzór funkcji do 0, czyli x minus 3 razy 7 minus x równa się 0, no ale tu mamy postać iloczynową, czyli z niej bardzo łatwo widzimy, że albo x minus 3 jest równe 0, albo 7 minus x jest równe 0, czyli stąd wynika, że x jest równe 3 lub x jest równe 7 to są miejsca zerowe naszej funkcji kwadratowej zaznaczmy je na wykresie 3 oraz 7 przez te dwa punkty na pewno przechodzi nasza funkcja kwadratowa no i teraz żebyśmy mogli do końca narysować jej wykres to będziemy potrzebowali współczynnik stojący przed x kwadrat żeby wiedzieć czy ramiona są skierowane do góry czy do dołu no a potem jeszcze obliczymy wierzchołek no to w którą stronę te ramiona są skierowane do góry, czy do dołu. Przed x w drugiej potędze jest liczba dodatnia czy ujemna. Jakbyśmy wymnożyli te nawiasy naszej funkcji kwadratowej, czyli x minus 3 razy 7 minus x, no to co byśmy otrzymali? x razy 7 to 7x, x razy minus x to minus x kwadrat, minus 3 razy 7 to minus 21. I jeszcze minus 3 razy minus x to będzie plus 3x, no i z tego już widzimy, że współczynnik przed x w drugiej potędze jest ujemny, jest równy minus 1. Mamy minus x kwadrat, x mamy 7x plus 3x, czyli 10x, i jeszcze wyraz wolny minus 21. Czyli stąd wiemy, że ramiona paraboli lecą do dołu. Możemy nawet zaznaczyć ich punkt przecięcia z osią Y. Narysujemy jakoś tak wykres naszej paraboli, nawet jesteśmy w stanie odgadnąć ten punkt przecięcia z osią Y, to jest wyraz wolny naszej funkcji f od x, czyli minus 21, jeżeli byśmy obliczyli f od zera, f od 0 podstawili sobie pod x0, no to tu się wyzeruje, tu się wyzeruje, zostanie po prostu minus 21, czyli to jest wartość naszej funkcji f w zerze, minus 21. No i jeszcze dobrze byłoby namierzyć ten wierzchołek, no w zasadzie on tu jest najważniejszy, on nam wyznaczy równanie prostej, która przechodzi przez wierzchołek. Możemy bardzo łatwo wyznaczyć współrzędną x tego wierzchołka. Ona leży dokładnie pośrodku między miejscami zerowymi. Parabola jest symetryczna, to jest oś symetrii naszej paraboli. Żeby obliczyć tę współrzędną x to po prostu liczymy średnią arytmetyczną miejsc zerowych, czyli 3 plus 7 na 2 to jest oczywiście 10 na 2, Czyli 5, czyli tutaj mamy współrzędną x równą 5, no a żeby obliczyć współrzędną y, czyli tą y tutaj, no to wystarczy, że obliczymy wartość naszej funkcji f od 5. Liczymy f od 5, to się równa, podstawiamy do naszego wzoru pod x a 5, 5 minus 3, razy w drugim nawiasie mamy 7 minus 5. To się równa 5 minus 3 to 2, 7 minus 5 to także 2, czyli tutaj otrzymujemy 4, czyli współrzędna y wierzchołka jest równa 4, no i w ten sposób wyliczyliśmy wszystko, co się tylko da o naszej paraboli. No i teraz pozostaje po prostu wskazać poprawną odpowiedź do tego zadania. Jedna prosta, która przechodzi przez wierzchołek. Naszej paraboli to jest na pewno ta prosta, którą już tu narysowaliśmy. To jest oś symetrii, no i ona ma równanie x równa się 5, ponieważ przechodzi przez oś x na piątce. No i druga prosta to jest ta prosta pozioma, która przechodzi przez oś y na czwórce i ma równanie y równa się 4. Tutaj wszystkie odpowiedzi w podpunktach ABCD. Mają postać y równa się coś, czyli szukamy y równa się 4, no i tę odpowiedź znajdujemy w podpunkcie D.